na przekazanych Państwu wcześniej zaproszeniach. I tak wczoraj miało miejsce odsłonięcie tablicy pamiątkowej przy samolocie M24 Dromader Super w Padwi Narodowej, a także niezwykle ciepłe spotkanie w gronie przybyłych na nie wielu znakomitych gości. Jestem pod wielkim wrażeniem tej wspaniałej uroczystości, a panu wójtowi Padwi Narodowej, panu Robertowi Płucie składam jeszcze raz szczere podziękowania. A dzisiaj przed południem, jak już wspomniałem, miało miejsce odsłonięcie specjalnej tablicy przy postawionym niedawno na terenie zakładów w Mielcu samolotu M15 Belfego, po czym nastąpiło spotkanie zaproszonych gości z panem prezesem Januszem Zakręckim. Pragnę raz jeszcze podziękować za pośrednictwo obecnych z nami przedstawicielami zarządu i dyrekcji Polskich Zakładów Lotniczych panu prezesowi Zakręckiemu za to bardzo sympatyczne, retrospektywne spotkanie. Proszę o tematyce lotniczej następujących autorów. Pana Teofila Lenartowicza, byłego długoletniego pracownika lotniczych służb serwisowych WSK PZM Mielec, książki jego wydane własnym sumptem parę tygodni temu zatytułowanej 100 lat przygody Mielca z lotnictwem. Swoją książkę, znaną już zresztą, pilot doświadczany, rozpoczął promować i będzie promował po części oficjalnej były długoletni pilot doświadczalny mieleckiej fabryki, pan Henryk Bronowicki. Witam pana, panie Henryku. Wreszcie będzie promowany tomik poezji pani Aleksandry Piguła, utalentowanej poetki zrzeszonej w grupie literackiej Słowo przy Towarzystwie Miłośników Ziemi Mieleckiej w Mielcu, zatytułowanej Skrzydła, a więc bardzo symbolicznie związanego z naszym świętem. Tomiku wydanego własnym sumptem poetki w ubiegłym roku. Jak już wspomniałem, promocja tych książek rozpoczęła się krótko przed rozpoczęciem tego spotkania przed Centrum Wystawienniczym, a będzie mogła być kontynuowana po zakończeniu części oficjalnej. Będzie istniała możliwość nabycia książek z dedykacją ich autorów i krótką z nimi rozmową. Na dniach widać delegację z Mielca z dyrektorem technicznym, głównym technologiem Ziomkiem, inżynierem Szczecińskim, którzy w Kijowie załatwiali przejęcie dokumentacji technicznej. To będzie właśnie ta niespodzianka, o której wspomniał kolega Szaniewski przed chwilą, wystąpienie pana Daniela Kobieli na temat koncepcji powstania w Mielcu Muzeum Przemysłu Lotniczego. Przez ostatnie dwa lata pracowałem nad utworzeniem pierwszego w Polsce Centrum Górskiego. To jest takie muzeum interaktywne, nowoczesne. Może rozpocznę dość patetycznie od takiej łacińskiej sentencji Aude aliquid dignum, nie bój się czynić rzeczy wartościowych. Mam nadzieję, że na końcu prezentacji Państwo znajdą pewną wartość w tej inicjatywie, którą tutaj dzisiaj Państwu wieczorem zaprezentuję. Przede wszystkim misją utworzenia takiego Muzeum Przemysłu Lotniczego właśnie w Mielcu byłoby utworzenie muzeum nowoczesnego, które wykorzystywałoby najnowocześniejsze technologie na miarę XXI wieku, czyli nie tylko eksponaty, nie tylko modele samolotów, ale to wszystko byłoby okraszone, prawda, urządzeniami multimedialnymi, jakimiś ekranami w technologii multitouch, grą świateł, dźwiękiem i to wszystko byłoby spojone programem edukacyjnym, który byłby dostosowany do różnych grup wiekowych. Bardzo często, gdy rozmawiałem ze swoimi przyjaciółmi właśnie tutaj z regionu, nie tylko Mielca, ale całego województwa podkarpackiego, mam nadzieję, że nie narażę się tutaj nikomu tym stwierdzeniem, ale to województwo cierpi na pewien deficyt tego typu instytucji. Nawet przykładowo województwo świętokrzyskie może pochwalić się tym, że powstało tam Centrum Nauki Leonarda da Vinci, nowoczesne pod Kielcami, czy Europejskie Centrum Bajek. O Małopolsce nie będę wspominać. W Warszawie, w Mazowieckim powstaje setki tego typu instytucji. Natomiast w województwie podkarpackim, no tutaj jest poważny brak tego typu instytucji muzealnych na miarę XXI wieku. Tutaj też się chyba nie narażę, jeżeli stwierdzę, że Mielec właśnie jest swoistego rodzaju przemysłu lotniczego, nie tylko w skali tutaj Polski Południowo-Wschodniej, ale całego naszego państwa. Bardzo często ta perła odnoszona jest do Stalowej Woli, prawda, która tak naprawdę
swoją wielkość przemysłową zawdzięczała decyzji o utworzeniu Centralnego Okręgu Przemysłowego na terenie tamtego miasta. Natomiast Mielec był miastem wiodącym i nadal pozostaje miastem wiodącym, jeżeli chodzi o ten przemysł lotniczy. Tutaj kilka przykładowych slajdów, które są Państwu bardzo dobrze zapewne znane. Opis obiektów muzeum. Żeby to muzeum było ciekawe, w mojej głównej koncepcji podzieliłem je na tak zwaną ekspozycję Asoprzestworzy, żeby odbiec troszeczkę od Mielca i przemysłu, który tutaj był ulokowany, a potraktować temat całościowo. Czyli przekrój tej myśli konstruktorskiej jeszcze od archaicznych czasów Leonarda da Vinci i jego różnych zapisków, koncepcji, aż po czasy dzisiejsze z wizją na najnowocześniejsze technologie, przemysł kosmonautyczny. Tak wygląda sala Muzeum Lotnictwa i Kosmonautyki w Le Bourget pod Paryżem. Tutaj można zobaczyć właśnie te starsze maszyny lotnicze. To miejsce byłoby doskonałe również do eksponowania nie tylko maszyn lotniczych, ale i również do przypominania tych najważniejszych momentów, jeżeli chodzi o polskie lotnictwo. Tutaj mamy dla przykładu Muzeum Przemysłu w Manchesterze, główna sala ekspozycyjna. Natomiast to zdjęcie pochodzi z National Space Center w Leicester, w Wielkiej Brytanii, z Narodowego Centrum Kosmicznego w Leicester, gdzie dzieci mogą wejść do skafandra kosmonauty, zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie i przez moment poczuć się jak prawdziwy astronauta. Natomiast jeżeli chodzi o ekspozycję PZL Mielec, to tutaj pan prezes Szaniawski pokazywał, że te zbiory są obecne tutaj na terenie polskich zakładów lotniczych. Są one rozrzucone również po kraju. Byłoby pięknie te zbiory zgromadzić w jednym miejscu, tak żeby one służyły nie tylko muzeum, nie tylko polskim zakładom lotniczym, ale myślę całej tutaj społeczności, także byłyby taką wizytówką marketingową, biznesową również polskich zakładów lotniczych, jeżeli znalazłyby się w jednym miejscu godnie wyeksponowane, aby były dostępne dla grup zwiedzających, dzieci, młodzieży, ale i również dla różnych wizytatorów, biznesmenów, którzy by przyjeżdżali i mogliby odwiedzać takie właśnie nowoczesne muzeum. Natomiast główną atrakcją całego Muzeum Przemysłu Lotniczego byłoby tak zwane Laboratorium Małego Inżyniera oraz Centrum Szkoły Małego Pilota i Astronauty. Główna koncepcja polega na tym, aby dzieci w wieku szkolnym oraz młodzież mogła przez moment poczuć się właśnie jak pilot, jak konstruktor, jak inżynier, mogłaby wchodzić do poszczególnych pomieszczeń i w sposób empiryczny obsługiwać jakieś urządzenia, coś uruchomić. Tak więc to by była z jednej strony rozrywka, a z drugiej strony duża doza wiedzy dostarczanej w takiej właśnie formie. I to wszystko mogłoby być monitorowane przez Podkarpackie Kuratorium Oświaty, aby program edukacyjny był dobrany do różnych grup wiekowych, dzieci w klasach od 1 do 3, od 4 do 6, wiek gimnazjalny oraz szkoły ponadgimnazjalne. Tutaj są przykładowe zdjęcia, które właśnie pochodzą z tych muzeów, o których już wspominałem, które istnieją we Francji, Wielkiej Brytanii. Tutaj kilka zdjęć z muzeum, w którym ja pracowałem przez ostatnie 2 lata. Jako kierownik ośrodka byłem również odpowiedzialny za pozyskiwanie ekspozycji oraz tworzenie programu edukacyjnego. U nas na przykład w muzeum zwiedzanie odbywało się nie tylko metodą tradycyjną, że przychodziła grupa i szła z przewodnikiem, który oprowadzał ich po ekspozycji, ale jeżeli ktoś chciał, to mógł indywidualnie zabrać ze sobą tablet i zwiedzał ekspozycję za pomocą tabletów. Dzieci radziły sobie znacznie lepiej niż osoby dorosłe właśnie z treściami, pomimo tego, że czasami nie do końca radziły sobie z czytaniem, ale ze sprzętem dawały sobie radę doskonale. Tutaj są właśnie te stoły multimedialne w technologii multitouch, gdzie
Można podejść, dowiedzieć się jakichś treści. Są tam umieszczone różnego rodzaju gry edukacyjne, quizy. I na tym właśnie polega ta atrakcyjność tych nowych muzeów na miarę XXI wieku, że to nie jest tylko sztywna gablota, zakurzony eksponat, kartka papieru, ale to jest żywa przygoda, prawda, do której warto przyjechać do takiego miejsca, nawet z odległych stron, prawda, zostawić tam pieniądze, spędzić tam czas.